musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. Cześć, witajcie znowu z Beskid Port Areny. Dzisiaj przyjechałem nagrać dla was krótki narciarski raport, jak tutaj wygląda to w piątek. Jest 17 grudnia, dokładnie rok temu również tu byłem, także dość ciekawe mam wspomnienia. Zapraszam was do takiego krótkiego raportu z Beskid Sport Areny. Jestem tu od 8.30. Zapraszam. Jak już wiecie, byłem tutaj ostatnio w poniedziałek na jeździe nocnej, gdzie była czynna tylko trasa niebieska i czerwona do dołu. Tutaj przez te kilka dni został otwarty tutaj tunel i trasa niebieska prowadząca taką S-ką, którą zaraz sobie pewnie tutaj gdzieś zobaczycie, zobaczymy jak ja to zrobię. Spójrzcie jak wyglądały warunki, kiedy tu przyjechałem o godzinie 9. Jestem tu od 9, później sobie przejadę, bo taki mam zaplanowany dzień, że przejadę sobie na SMR, czyli Szczyrk Quarantine Resort, i zobaczycie to w dwóch takich odcinkach krótkich, jak to tu wygląda. Tak jak widzieliście, jestem po pierwszym zjeździe trasą niebieską, tutaj prowadzącą przez tunel. Została ona otwarta właśnie teraz, dwa dni temu, i można sobie nią teraz zjechać. No niestety te ostatnie dni zwiastowały nam troszeczkę odwilży i tego śniegu jest mniej niż było, ale tutaj właściciele ośrodka byli przygotowani na to i mimo że była odwilż, to jednak tą dodatkową trasę niebieską nam otworzyli w całości, także to jest zdecydowanie plus. Jakby ktoś pytał, dlaczego mam taki dziwny głos, no to delikatna chrypka mi doskwiera, ale mam nadzieję, że szybko przejdzie. Jedziemy teraz z tym wariantem czerwonym, zobaczymy jakie tam są warunki teraz rano. Widzieliście jak wygląda teraz wariant czerwony, godzina 10, no ta plusowa temperatura niestety troszeczkę nam utrudnia narciarzom tutaj zjazd. Troszeczkę się pojawiło się troszeczkę tutaj odsypów na dole, na tym czerwonym dolnym wariancie, bo górny wariant czerwony oczywiście jest zamknięty.
No niestety, ale jeżeli będziecie sobie bez powoli jechać, spokojnie, to bez problemu sobie dacie radę. Tak samo możecie przejechać przez tunel i zjechać niebieskim wariantem, żeby było lepiej. Tutaj widzę, że na Beskid Sport Arenie raczej sami doświadczeni narciarze się wybierają, znaczy raczej w znacznej większości, bo nie można wszystkich wrzucać do jednego wora oczywiście. Tak to wygląda. Ja jadę teraz po raz kolejny i na pewno muszę Wam coś powiedzieć o obostrzeniach, o których Wam nie powiedziałem, gdy tu byłem kilka dni temu. Otóż na Beskid Sport Arenie w tym momencie, zobaczymy jak to będzie w szczyt Mountain Resort, ale tutaj nikt nie sprawdza żadnych maseczek, nie ma w ogóle problemu z żadnymi szczepieniami. Tak jak w Polsce powinno być, tak jest. Wiecie dobrze, że w innych krajach no, nie skorzystacie z wielu rzeczy, jeżeli nie jesteście zaszczepieni. U nas tego nie ma. Nie ma, nikt tego nie wymaga, nikt tego nie sprawdza. Tak samo na wyciągu nie trzeba mieć zakrytego nosa i ust. Także pod tym względem mamy high life. No i widzicie tutaj właśnie tunel, ma 150 metrów, mniej więcej podobny tunel. Ostatnio takim tunelem jakimś na nartach jechałem w Zolden, jakby łączącym tu dwa lodowce, Rettenbach i Tiefenbach. Tylko że tamten był zdecydowanie dłuższy, ale to już fajna sprawa, w Polsce to rzadkość, żeby był tunel. Nawet sobie nie wiem, tak z głowy bym miał, chyba sobie nie przypomnę gdzie jest w Polsce, nie wiem czy w ogóle. Także fajna sprawa, zawsze jednak jakaś innowacja. No i mamy godzinę 12, przejedziemy sobie teraz sobie przejedziemy do Szczyrk Mountain Resort, największego ośrodka narciarskiego w Polsce, gdzie w tym momencie mamy czynne dwie trasy, skopy, ale to nieważne. Dzięki za obejrzenie tego raportu z Beskid Sport Areny. Zapraszam Was, żebyście tu wpadli, bo ja bardzo lubię ten ośrodek, uważam, że tu można fajnie pozjeżdżać. I co, widzimy się w następnym vlogu. W takim raporcie narciarskim ze Szczyrku, tym razem ze szczyrkowskiego ośrodka narciarskiego, czyli Szczyrk Mountain Resort. Dzięki, łapka w górę, dzwoneczek, subik, jeżeli tylko możecie, to klikajcie, jeżeli Wam się podobało oczywiście. Zapraszam do następnych filmików. Cześć!